Tak, dopadła mi mała bieda. Kolejny odcinek warsztatowy. Niestety złapałem gumę. No i muszę coś z tym zrobić. Jeszcze nigdy nie wymieniałem opony, znaczy dętki. Na szczęście dętkę mam, nie mam pompki, co jest sporym problemem, ale spoko. Oczywiście takie rzeczy się dzieją, jak człowiek jest najdalej od możliwej pompki, jak najdalej od możliwego, od jakiejś narzędzi i tym podobnych historii, więc muszę sobie jakoś tutaj w warunkach prawie polowych, bo w robocie poradzić. Koło już odkręciłem, następnie muszę przeciąć te paski, te trytki, które trzymają kable. Z tego co widzę, ta felga tutaj jest rozkręcana, więc myślę, że nie będziesz takim dużym problemem zrzucić oponę i wymienić dętkę. No a wtedy będę kombinował, gdzie się napompować. W każdym razie muszę to ogarnąć. Klucz tu jest 19. Jakby ktoś był zainteresowany, trzeba pamiętać, że tutaj są podkładki. Trzeba pamiętać, że tutaj jest taka podkładka specjalna do blokowania osi silnika, żeby się nie przekręcił. Także o tych rzeczach warto pamiętać. No i tyle. Bierzemy się za rozkręcanie, cięcie tych trytek, no i zobaczymy, co tu dalej nas czeka. Dobra, koło udało się zrzucić. Przy okazji zobaczcie, co odkryłem. Zaś kable na wierzchu. Już niewiele brakowało, żeby się poprzecierały i zaczęły robić zwarcie. Także kolejne rewelacyjne rozwiązanie Joyora. Mam nadzieję, że jest ostrość. Masakra w ogóle. A to jest miejsce, które nie było niczym, o nic się nie obcierało, bo to jest od spodu, jakby to było tutaj w tym miejscu od spodu. Także nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to się przetarło. No ale jak widać, się przetarło. Trzeba to nie zabezpieczyć taśmą. No, takie niespodzianki. Teraz co? Teraz muszę rozpołowić felgę. Imbuski rozkręcamy i zobaczymy, co dalej. W zestawie z hulajnogą był taki komplet kluczy i na szczęście pasują tutaj, nawet na długość, także myślę, że nie powinno być większego problemu, żeby to rozkręcić. No jednak potrzebuję dwóch rąk do tego. Także włączę się, jak rozkręcę. Wszystkie śruby odkręcone i teraz trzeba jakoś zdjąć, rozpłowić tą felgę. Nie mam pojęcia jak, a zaraz będziemy kombinować. Dosyć ładnie to wyszło. Także chyba nie będzie to takie skomplikowane.
powietrza trochę jest. No dobra, wychodzi na to, to ciężko będzie oczywiście pokazać, ale zobaczcie, że tu nie mam biury, tylko po prostu ta guma jest taka sparciała. Kilka dni temu pompowałem, bo zeszło mi powietrze po jakimś tam 2 tygodniach, kiedy nie jeździłem ze względu na zimę, na śnieg i oblodzenie. No i to trzymało. A teraz przejechałem się do roboty, pierwszy raz mówię 2 tygodni, powietrze znowu zeszło. Przypuszczam, że po prostu ta guma się rozlazła. To jest jakieś dziadostwo, po prostu nie guma, bo ona w dotyku jest taki, wiecie, jak taka stara, po prostu taka zmurszała, sparciała. Zresztą to, nie wiem, czy to widać. Ale po prostu no, nie wygląda na elastyczną gumę, tylko na jakieś takie dziadostwo po prostu. No nic, zleciamy nową i zobaczymy, czy uda się to złożyć. Tu jest nowa dętka, no ona jest wyraźnie inna w dotyku. Taka gumowa, a ta jest taka jak stara, taka sparciała guma, naprawdę dziwne. Dobra, zakładamy. Poskładana, dętka wymieniona. Teraz jeszcze muszę te kable zabezpieczyć, co tutaj się poprzecierały. Ładuję koło i muszę szukać pompki. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Także za chwilę będziemy dalej kontynuować. No okej, okay, wydaje się, że się udało złożyć, zamontować, przykręcić. Teraz jeszcze pozostaje jakoś napompować. Nie mam pojęcia jeszcze jak, ale będziemy się o to martwić. Dobra, włączę się jak napompuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. A tutaj widzicie, to zresztą widzieliście, zabezpieczyłem to po prostu taśmą izolacyjną, szarą,
zwykłą, później jeszcze kabelki tutaj przytrytkuję, ale pierw ogarnę kwestię napompowania koła, a wtedy będę się dalej tym martwił. Przyjrzałem się bliżej tej dębce i jednak jest dziurka. Jest tutaj taka niewielka dziurka. Gdzieś musiałem na coś najwidoczniej najechać. To jest takie miejsce u góry jeszcze, bo tak myślałem, że może przeszczypało gdzieś czy coś takiego, że za mało powietrza było, ale nie. To po prostu jest ewidentnie dziura. Także od. No nic, jeszcze mam problem z napompowaniem, no ale pomału ogarniam temat. Zupdate'uję, zaktualizuję, jak będzie po wszystkim. No ale przynajmniej dętka będzie jeszcze do dratowania, bo ją zakleję po prostu i tyle. Chociaż mówię, no ona jest taka, ta guma się zrobiła, taka dziadowska jakaś w porównaniu z tą, którą założyłem w tej chwili, no rzecz szok po prostu, jakaś taka klejąca, jakaś no dziwaczna, naprawdę dziwaczna. Niecały rok czasu i tak to wygląda. Jeszcze tylko aktualizacja przebiegu, jest 2700, mamy 22 grudnia 22, czyli pierwsza pana po 2700 km. No i temat ogarnięty, hulajnoga napompowana, znalazła się dobra dusza z kompresorem, pomogła, napompowała i jest git. Miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj w opionie nie zostało jakieś coś, co by mogło mi przebić, uszkodzić. Sprawdzałem tam wnętrze opony, ale no zawsze coś mogłem przegapić, także tyle. Jak widzieliście, czynność jest banalnie prosta, o ile się ma dobre narzędzia i odpowiednie warunki do tego. Ja tu mam strasznie ciasno i narzędzia też takie sen, ale też dało radę. Wystarczy rozpołowić felgę, zdjąć oponę, wyciągnąć dętkę, włożyć nową i po zawodach starą dętkę jeszcze sobie posklejam i będzie na zapas. Aczkolwiek tak czy siak chyba będę musiał pomyśleć o wymianie opon na nowe. Te mają 2700 km i one już tak se wyglądają. Znaczy jeszcze nie są najgorsze, ale już są po prostu zauważalnie cieńsze i przez to może w końcu coś tam przebiłem, bo kiedy one miały ten bieżnik naprawdę gruby, to nic takiego się nie zdarzało. Także od tyle, pierwszy raz przygoda z oponą, ale ogarnięte dosyć szybko. Mówię, osioł jestem, bo wożę sobie dętkę, a pompki nie wożę, no i mam nauczkę. Także w tej chwili będę musiał po prostu ze sobą pompkę zawsze mieć na pokładzie. Od tyle, taki krótki odcinek, może się komuś przyda, gdy będzie próbował wymieniać dętkę w tylnym kole, to już będzie wiedział jak. Do następnego.